Kaja, niezwykle miło widzieć Cię na imprezie ramówkowej. Czy Ty mogłabyś przypomnieć moim widzom, ile lat Ty w klanie już jesteś? Myślałam, że zapytasz, w czym gram. Nie no, akurat w czym grasz, to wiem, ale ile lat? W klanie. 26. Wow, 26 lat to jest kupa czasu. Ile razy miałaś takie myśli, żeby się wypisać z tego, zrezygnować, iść w inną stronę? No, przeszłam kilka etapów przez ten czas w moim życiu, bo zaczynałam jako 11-latka. Myślę, że najmocniejszy był chyba moment burzliwego dorastania, gdzie ta jednak moja autonomia była dla mnie bardzo istotna i bardzo denerwujące dla mnie było to, że ludzie trochę utożsamiają mnie z moją postacią, więc tak, wtedy przeżywałam z tego tytułu jakieś tam lekkie fochy, można to tak nazwać, ale przeszło mi i powiem szczerze, że cieszę się z tego, bo jest mi naprawdę dobrze tak, jak jest. Fajnie, cieszę się, że dalej mamy swoich wiernych widzów. No i zobaczymy, ile to będzie trwało. Może się jeszcze zestarzeję w tym klanie. A te fochy też wiązały się z Twoim takim rzucaniem papierami, że odchodzę, nie chcę już, że ile razy chciałeś zrezygnować z serialu? Nie, ja nie jestem taką osobą, wiesz, która rzuca papierami w fochu. Myślę, że no, ciężko mi w tym momencie z perspektywy 37-letniej osoby wiesz, opowiadać o tym, co może przeżywać zbuntowana 15-latka, tak? No na pewno było to dla mnie denerwujące, ale żadnej sensacji dla Ciebie nie mam niestety dziś. No to poczekamy kolejne lata i kiedyś tam złapiemy, co nowego na wiosnę w klanie. Co tam się zmieni? O rany! U mnie dużo zawodowo będzie się działo. Ola Lubicz jest kuratorem sądowym, więc w tym temacie. Jeżeli chodzi o związki damsko-męskie, to w moim przypadku jestem jak najbardziej ustatkowana, już na amen. Rodzinnie poza tym, tak? To jest bardzo specyficzny serial, w sensie trzymający się jakichś takich, mi się wydaje, uniwersalnych wartości i od, w zasadzie od samego początku aż do teraz, przez te 26 lat, to płynie cały czas tym jednym zgodnym nurtem, więc za bardzo się nie rozlewa w jakieś inne strony. A jakie emocje Ci towarzyszyły, jak dowiedziałaś się, że Agnieszka Kotulanka odchodzi z serialu? Wiesz co, no mówimy tutaj o traumatycznych doświadczeniach drugiej osoby, o chorobie, o depresji, także na pewno było to bardzo przykre, ale było to przede wszystkim przykre ze względu na nią jako człowieka, ponieważ zżyliśmy się bardzo wszyscy ze sobą, Agnieszka była z nami od początku, i na pewno było to bardzo, bardzo trudne, niezależnie od samych kwestii zawodowych, ale ogólnie po prostu. A miałaś coś, czego od niej się nauczyłaś? O Jezu, mnóstwo rzeczy. Czyli jakaś taka jedna? Jakąś anegdotkę byś chciał. No, fajnie by było. Ale nie jestem dobra w takie rzeczy, niestety. No na pewno Agnieszka była dla mnie trochę substytutem rodzica, ponieważ tak jak mówię, zaczynam jako bardzo malutka dziewczynka, więc jednak to towarzystwo osób dorosłych, które w jakimś sensie wprowadzały mnie w ten świat, uczyły mnie, jak sobie też z tym radzić, bo to nie jest naturalne środowisko do dorastania. No to były ważne osoby w moim życiu. Nie tak oczywiście ważne jak moja prawdziwa, prywatna rodzina, ale tak, bardzo ciepło to wspominam i to były naprawdę fajne czasy, fajne życie w ogóle, tak overall. To ostatnie pytanie, co poza serialem? Teatr w tym momencie, głównie teatr, gram teraz w dwóch sztukach. Bardzo je lubię, jeszcze są trochę work in progress, ale w zasadzie już powoli się wyklarowują i już tak czujemy z każdym następnym razem, że wyciągamy z nich, wyciskamy coraz więcej, więc jest to coś, co mnie jara obecnie, mimo tego, że ja zawsze byłam bardzo anty. Wszyscy się mnie pytali, szkoła teatralna, mówiłam nie, w zasadzie nie wiedziałam, co chcę ze swoim życiem zrobić, oprócz tego, że kocham śpiewać, ale no, tak jakoś na stare lata. No to co Cię przekonało do tego teatru? Byłaś anty i wielki obrót. Skąd to? Wiesz co, ja myślę, oczywiście jako laik, ponieważ ja nigdy nie zgłębiłam tego tematu, nie? Więc jako laik mogę tylko powiedzieć, że zawsze wydawało mi się, że teatr jest przerysowany, że jest za duży, że ten środek wyrazu jest taki, wiesz, że to wiadrem, kubłami trzeba lać. A w tym momencie zasadniczo bardzo wiele sztuk, jeżeli nie większość, przynajmniej tych takich, które jeżdżą po całej Polsce, gra na mikroportach.
I to trochę daje, według mnie, trochę więcej środków wyrazu. Można dać więcej ekspresji, bo można mówić ciszej, tak? A wszyscy będą Cię słyszeli. Więc myślę, że to mnie ostatecznie przekonało. Ta naturalność przekazu. Co wydawało mi się, że wcześniej było tak, wiesz. Czyli trochę chodziło o mikrofony. No pięknie podsumowałeś to moje wspaniałe, złożone. Jakoś tam, wiesz, złożyć. Ja tu leję wodę. Tak, chodziło o mikrofony. Bardzo proszę, masz swoją sensację. Super, dziękuję bardzo, miłej ramówki. Dziękuję serdecznie.